Hej, co byś powiedział na to, że podałbym ci mapę z konkretnymi strzałkami, jak dojść do miejsca, gdzie ukryty jest skarb? Gdzie są ukryte marzenia, które do tej pory były tylko twoimi marzeniami, a kwestia zrobienia mapy, a raczej dostanie ją ode mnie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobić, przesłuchaj ten materiał do końca, to wytłumaczę ci dokładnie, co zrobić. To jest zarys takiej mapy. Najważniejsze może to usłyszysz teraz. Dlaczego to zrobić dzisiaj? Dzisiaj, jak tego słuchasz, dlatego, że w tym momencie są idealne na to warunki astronomiczne. Może ci wydawać dziwne, o czym Ty Jasek mówisz. Tak, kiedyś królowie, można władcy, szukali u astronomów wiedzy, kiedy można by robić pewne rzeczy, a kiedy nie. Zauważ, że rolnicy dzisiaj, jak sadzą określone, czy to ziemniaki, czy to buraki, nie ma znaczenia, ale patrzą też na fazę księżyca. Bo ma to pewien wpływ. Nie będę o tym opowiadać, jak chcesz sobie poczytaj więcej w internecie, ale teraz jest idealny moment, właśnie na to, żeby przygotować tego typu mapę, bo działa to o wiele silniej niż w pozostałych częściach roku. To jest oparte, ta mapa jest oparta o zasady Feng Shui, i to jest przygotowana tak zwana bagua, Właśnie Feng Shui. Zaraz Ci wytłumaczę do, po kolei, co trzeba zrobić. Zajmie ci to może pół godziny. W zasadzie im więcej czasu na to poświęcisz, to tym lepiej, bo tym precyzyjniej wyobrazisz sobie, zwizualizujesz sobie, o co chodzi, a reszta to już będzie magia, tak, yy, mówię o magii dzisiaj. Ok, mamy tutaj mapę marzeń, mamy jak widzisz 9 pól i teraz powiem Ci, co ma być w konkretnym polu, teraz jest tylko kwestia taka, żebyś czy to wklejał tam zdjęcia, czy porobił sobie grafiki, czy... Możesz to sobie zrobić na komputerze, możesz to sobie zrobić właśnie na takiej tablicy, jak ja mam, możesz sobie to na ścianie wykleić, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby były zachowane te zasady. I tak, patrząc od lewego górnego rogu, mamy pole numer 4. Tutaj jest bogactwo, obfitość. I teraz wyobraź sobie nie to, czego nie chcesz. Czyli nie, że już nie chcesz, nie wiem, pracować na etacie, że nie chcesz płacić kredytów, nie chcesz płacić rachunków. Nie wyobraź sobie, z czym jest dla Ciebie bogactwo? Wyobraź sobie sterty pieniędzy i poszukaj na przykład zdjęć w internecie stert pieniędzy, wydrukuj je sobie. Może dla Ciebie bogactwo to jest posiadanie, nie wiem, 50 domów, albo jednego domu, który ma milion metrów kwadratowych, to jest Twoja wola, jak sobie wyobrażasz bogactwo, obfitość, więc sobie wyobraź co to, do czego Ty dążysz, co chcesz powiedzmy... Czy to za rok, czy za pięć, czy za 10 lat, ale też sobie określ, czy ta mapa jest twoją mapą na najbliższy rok. Więc, co byś chciał, żeby w przeciągu roku wydarzyło się w twoim życiu? I jak będziesz o tym myśleć, jak będziesz potem szukać tego, jaką treść tutaj wprowadzić, w sensie czy to zdjęć, czy to grafik, to wyobrażaj sobie, że jak, jak byś się czuł, jakbyś ty to już osiągnął. Czyli powiedzmy, tu wyobrażasz sobie, Milion dolarów, więc znajdź sobie zdjęcie w internecie, jak wygląda milion dolarów, przyklej tutaj ten milion dolarów i po prostu sobie wyobraź, że to Ty jesteś posiadaczem tego miliona dolarów. To nie chodzi o to, żebyś Ty pragnął, żebyś dążył do tego, żeby mieć ten milion, tylko że Ty go masz. Kolejne pole, sława, reputacja. To, co robisz w swoim życiu, jesteś powiedzmy prawnikiem i chcesz być uważany za najlepszego prawnika, nie wiem, w Polsce, więc czy to jest kwestia taka, że w jakimś czasopiśmie powiedzą, czy, czy jest jakaś tam rada wielka, prawnicza, i uznają, że ty byłeś najlepszym prawnikiem roku i wyobrazisz sobie siebie na układce, nie wiem, magazynu jakiegoś, który zajmuje się prawem, albo nie wiem, wprost, polityka, cokolwiek, najlepszy prawnik w kraju i wklejasz sobie tutaj zdjęcie, czy możesz sobie wziąć, nie wiem, politykę. Wkleić tam swoje zdjęcie i napisać najlepszy prawnik roku 2022. Na przykład. Ale to, na czym tobie zależy. Więc widzisz, jest to kwestia, żeby troszkę usiąść, pomyśleć, co tam ma być. Zanim opowiem o reszcie, to zrobimy sobie szybki konkurs, bo ostatnie konkursy bardzo Wam się spodobały. To najpierw do wygrania. Do wygrania będzie książka mojego autorstwa Lepszy. A nawet trzy takie książki z autografem pojadą do osób, które dadzą najciekawszy komentarz co do dzisiejszego nagrania. W piątek jak wejdziesz na film, piątkowy, to tam ogłoszę, kto wygrał. Także my się zasady dosyć proste. Pod spodem jeszcze jest dopisane, gdzie to na forum trzeba na forum, na Facebooku, gdzie się zgłosić też, gdybyś o filmie zapomniał, dla kogo pójdzie nagroda, więc chyba warto. Kolejne pole, oznaczone jako dwa, partnerstwo, związki. Tutaj wyobraź sobie, czy to kwestia twojego partnera czy partnerki życiowej. Jak ty to sobie to wyobrażasz, że? Będą relacje między Wami wyglądać. Jak Twoje związki, to widzisz, może być związek z swoim szefem, widzisz, że nie chodzi tylko o związek partnerski, tylko generalnie o relacje międzyludzkie. Jak sobie to wyobrażasz? Jak się ludzie odnoszą do Ciebie? Jak Ty się do ludzi odnosisz? Jak Ty się czujesz właśnie w takim towarzystwie? Jak inni ludzie się czują wokół Ciebie? Więc to jest też kwestia wyobrażenia sobie, jak to ma być. Też możesz poszukać co do tego zdjęć, możesz sobie sam namalować, ale chodzi o to, żeby w Twojej głowie. Powstała myśl, jak to ma wyglądać. popatrz, mamy na razie dopiero trzy żeśmy przeszli pola, ale mam nadzieję, że już w tym momencie zacząłeś myśleć, właśnie, co byś chciał, żeby tu było. I teraz popatrz, jak sobie zrobisz faktycznie taką tablicę i taka tablica codziennie będzie cię gryźć w oczy, to już w tym momencie pomyśl sobie, czy to będzie działać, czy nie. Jeśli twój umysł, jeśli twoja podświadomość cały czas będzie kombinować, co by tu zrobić, żeby mieć ten milion dolarów? Co by tu zrobić, żeby być prawnikiem numer jeden? Co by tu zrobić, żeby mój, mój, mój związek partnerski był taki, jak sobie tam wymarzyłeś? Teraz mamy kolejny punkt, mamy rodzinę. Rodzina, czyli tutaj możesz dać. Też ta, ta rodzina, którą masz, też w jakiś sposób wyobrażasz sobie najlepsze relacje, jakie są między wami, może sobie popatrzeć na, na swoich rodziców czy na swoje rodzeństwo, i też sobie wyobrazić, jak byś chciał najlepiej, żeby to wyglądało w najlepszy możliwy sposób. Pamiętaj, to jest mapa marzeń. To nie chodzi o to, co jest teraz, tylko chodzi o to, co ty chcesz, żeby było. I to, żeby to było, żeby to było w pozytywnie. Czyli jeśli na przykład nie wiem, ojciec cię, cię nie kocha, albo uważa, że Cię nie kocha, to nie mów, że żeby ojciec był dla mnie lepszy, tylko wyobraź sobie dokładnie jaki chcesz, żeby ojciec był wobec Ciebie, jakie żebyście mieli relacje. Możesz sobie wyobrazić, jak Cię ojciec przytula i mówi cię: córuś kocham Cię, albo synu kocham Cię, albo to na czym Ci naprawdę zależy. I sobie tu, tu to zwizualizuj. Słuchaj. Um, powtarzam. Po pierwsze, to jest oparte według Feng Shui tysiące lat tego, jak oni myśleli, jak zrobić tego typu rzeczy. Po drugie, idealne warunki w tym momencie, jeśli chodzi o gwiazdy. Więc mogą wydarzyć się naprawdę cuda, i może sobie wyobrazić tego typu rzeczy. Bo twoja podświadomość zacznie szukać, co by tu zrobić, żeby faktycznie tak się wydarzyło. I widzisz, to co powiedziałeś teraz, a propos na przykład ojca, może masz taką sytuację może ci wydawać, że przecież to jest niemożliwe, przez 50-60 lat było tak, a nie inaczej. Może się okazać, że przeczyta książkę, zobaczy film, coś mu się stanie i pomyśli sobie, no nie, coś robiłem nie tak do tej pory w swoim życiu. Ale widzisz, to ty możesz wygenerować swoim myśleniem to, że to się po prostu rozprzestrzeni. To jest coś, jak może masz czasami tak, że jak ktoś do ciebie dzwoni, ty sięgasz po telefon, ale ty już wiesz, kto tam dzwoni. Ty nie masz wątpliwości co do tego, kto tam dzwoni, patrzysz i nawet nie myślisz, czy to faktycznie jest ta osoba, czy nie, bo ty po prostu już wiesz. To, jak nasz umysł działa, to są niepojęte rzeczy o tych, których nauka nie jest w stanie tak naprawdę zmierzyć. Ale ok, jedzie, idziemy dalej. Kolejne pole, piąte: zdrowie, harmonia. Czym dla Ciebie jest bycie zdrowym? Czy to jest kwestia Twojego odżywiania, czy to jest kwestia Twojej budowy ciała? Wyobraź sobie, co to dla Ciebie jest i jak to powinno być w najlepszy możliwy sposób dla Twojego ciała, dla Twojego zdrowia, dla Twojego otoczenia. Kolejny punkt, siódmy. Dzieci, kreatywność, pasja. Jak masz dzieci, też wyobraź sobie to, jakie chcesz, żeby były relacje. Może poszukaj takich zdjęć w internecie. Nie wiem, uśmiechnięci wszyscy, szczęśliwi, zadowoleni, może na wakacjach. Może Twoje dzieci, które nie siedzą tylko w telefonach komórkowych, może takie, które zaczęły być miłe. Po prostu sobie to wyobraź. Kreatywność, pasja. Jeśli chodzi o pasję, Twoje hobby, to w czym. Nawet te rzeczy, które chciałbyś robić, ale ich nie robisz. To tutaj możesz sobie te rzeczy wkleić czy wypisać. Wiedza, kontem kontemplacja. Ok, tu są szkolenia, jakie chciałbyś przebyć, to są książki, które chciałbyś przeczytać, to jest to, co chciałbyś jeszcze, żeby do Twojej głowy wpadło, bo pewnie. Miałeś w życiu jakąś ideę, a dobrze by się było nauczyć tego, dobrze byłoby przejść takie szkolenie, to nawet może być prawo jazdy kategorii C albo, nie wiem, na traktory. To jest Twoja wola. Teraz mamy tutaj przedostatnie pole: kariera, droga życiowa. Jak chcesz, żeby, jak chcesz, żeby to się potoczyło? Powiedzmy w najbliższym roku. Możesz sobie tu po, nawet wyobrazić, ponieważ to jest droga życiowa, możesz sobie po prostu wyobrazić, gdzie tam wyobrazić, poszukać zdjęcie autostrady jeszcze przed otwarciem, czyli wybudowali autostradę, zrobili zdjęcie i możesz zobaczyć sześciopasmową drogę pustą, która kilometrami biegnie przed siebie. Czyli twoja droga życiowa jest otwarta dla Ciebie, nie, nie ma tam żadnych przeszkód. Możesz sobie wyobrazić się, wyobrazić, poszukać zdjęcie. Jest, nie wiem, na Giewont czy na Monteverest, jest droga na szczyt. Ale to też sobie wyobraź, że ty tam jesteś na tym szczycie, albo domaluj sobie siebie tam, gdzie chcesz być. Jak ma wyglądać twoja kariera? Zwizualizuj to sobie, poszukaj do tego zdjęć, porozpisuj sobie te rzeczy. I ostatnie podróże, przyjaciele filantropia. Dokładnie tak samo jak w poprzednich punktach. Tak naprawdę, nawet jeśli poświęcisz teraz szybciutko tylko minutę na każdy z nich, w 9-10 minut jesteś w stanie to zrobić i zostaw to sobie po prostu w widocznym miejscu. Najlepiej byłoby właśnie porobić zdjęcia i podopisywać sobie teksty, które tutaj chcesz mieć, bo jedno to jest to, jak działa na ciebie napisany tekst, a drugie to jest to, jak działa na ciebie zdjęcie. I możemy się spotkać za rok i zrobić sobie analizę, jak Twoja mapa marzeń wpłynęła na Ciebie. I teraz prośba do Ciebie. Nagrałem dla Ciebie ten film, bo chcę Ci pomóc. Chcę, żebyś był lepszy. W związku z tym chciałbym, żebyś podzielił się tym filmem ze swoimi znajomymi. Po prostu ich zainspiruj. Niech im da do myślenia. Aha, może coś w tym jest. Więc jeśli ty zauważyłeś, że może coś w tym jest, i może dzięki temu twoje życie w końcu pójdzie tam, gdzie chce, żeby poszło, to może tak samo wpłynie na twoich znajomych. I teraz, jeśli ten film zobaczy 20, 50, 100 tysięcy osób, to jak myślisz, czy w tym kraju będzie się żyło trochę lepiej, czy trochę gorzej? Jeszcze jedna uwaga na koniec. Chodzi o to, żeby ta mapa naprawdę gryzła ci cały czas w oczy, bo to cały czas będzie wpływać na twoją podświadomość. Ja ci sugeruję, albo właśnie zrobić tak jak tutaj zrobiłem, bo ja tutaj pracuję, więc kątem oka zawsze to będę widzieć. Jest druga opcja, tych opcji jest najlepiej zastosować wszystkie. Weź sobie aparat z telefonu, zrób sobie zdjęcie i daj sobie to jako stronę początkową. I jak ty będziesz otwierać telefon, to zawsze to zobaczysz, i zawsze będziesz siebie widzieć w którejś z tych sytuacji, w którejś z tych pól. Jeśli przyjdzie taki moment, nie wiem, za dwa tygodnie, za miesiąc, za trzy za miesiące, że to przestanie nad ciebie działać, że przestaniesz na to zwracać uwagę, to weź tą mapę, przestaw ją w inne miejsce i zrób sobie wtedy nowe zdjęcie. Może tam doklej jakieś właśnie obrazki, coś podopisuj, żeby to dalej cię inspirowało. cinco you